Puls Biznesu. Do słuchania. Na początku przenosimy się do Cieszyna, do restauracji u trzech braci, w której siedzą w tej chwili goście. Tak, wbrew rządowemu rozporządzeniu restauracja działa i to nie tylko wydając posiłki na wynos. Lokal, którego właścicielem jest Tomasz Kwiek, otworzył się jako pierwszy w Polsce już 8 stycznia. Zgadza się. Byliśmy pierwsi, którzy otwarli restaurację wbrew zarządzeniu i zrobiliśmy to jako pierwsi w sposób taki oficjalny. Powiedzmy sobie szczerze, że już wcześniej mieliśmy także otwarte podczas tego drugiego lockdownu. Także potem zamknęliśmy tylko na 2 tygodnie, ale to generalnie nie miało większego wpływu na nic. Nieważne, kto miał otwarte, bo wiemy, że całkiem sporo restauracji było otwartych podczas lockdownów w jakiś tam cichy sposób sobie te restauracje działały i jakoś sobie z takim czy innym powodzeniem radziły. Natomiast no, myśmy pierwsi powiedzieli... Wyście powiedzieli, koniec tej zabawy, nie będziemy udawać, otwieramy się oficjalnie, mimo że obowiązuje zakaz. No tak, bo to przecież to nie jest tak, że obowiązuje zakaz do końca, bo gdyby założyć, że ten zakaz rzeczywiście obowiązuje, to tak, to tutaj się można zgodzić, natomiast my podchodzimy do tego zupełnie inaczej i według nas ten zakaz jednak nie obowiązuje. Rozumiem, że pan tutaj nawiązuje do tego, że ograniczenie działalności gospodarczej w Polsce może nastąpić tylko na podstawie ustawy, a nie rozporządzenia rządu, co w Polsce w tej chwili ma miejsce. Tak, zgadza się. Przede wszystkim nawiązuję do tego. Proszę powiedzieć, co pana skłoniło do tego, żeby no jednak zaryzykować? Powiem w ten sposób. Tu już nie można mówić o jakimś dużym ryzyku nawet, bo jeżeli ktoś już po prostu przestaje mieć cokolwiek do stracenia, to tak naprawdę ryzyko już nie jest aż tak bardzo brane pod uwagę w tym momencie. Natomiast mając jeszcze tą świadomość, że to co robimy jest całkowicie zgodne z prawem, już w ogóle nie ma sensu nawet się było specjalnie jakoś zastanawiać. Oczywiście prawdą jest też, że zdajemy sobie sprawę, jak w Polsce wygląda praworządność, no i powiem szczerze, że tutaj większość przedsiębiorców ma obawy, że prawo swoje, a to co się dzieje, to na co sobie policja choćby ostatnio pozwala w Rybniku czy we Wrocławiu, no to jest zupełnie inna kwestia. Powiedział pan, że nie ma nic albo niewiele do stracenia. Czym faktycznie pan ryzykuje w tej chwili? Czym ja ryzykuję w tej chwili? Tak. W tej chwili ja uważam, że ja nie ryzykuję w żaden sposób, ponieważ tak jak powiedziałem, według mnie, ale to nie tylko jest moje zdanie, to potwierdzają kolejne wyroki kolejnych sądów. Ograniczenia, które zostały na nas nałożone za pomocą rozporządzenia, są po prostu bezprawne i tyle. No a czy grozi panu w tej chwili jakiś proces? Aktualnie, z tego co mnie jest wiadomo, w prokuraturze toczy się postępowanie jakieś w sprawie zarzutów z artykułu 165 kodeksu karnego. Czyli? To jest artykuł, jeśli dobrze pamiętam, który mówi o narażeniu kogoś w stanie epidemii na utratę życia lub zdrowia. Jak rozumiem, państwo u siebie zachowują te dystanse, które są wskazywane albo do których ludzie są zobowiązani w Polsce? Ja powiem tak, my jesteśmy doskonale zabezpieczeni przed wirusem. Bardzo dobrze. Naprawdę. Tutaj u nas, naprawdę z naszej restauracji to się zrobiła oaza środków dezynfekcyjnych. Po prostu one są wszędzie. Stoły są dezynfekowane, proszę pana. Ludzie ręce dezynfekują na każdym kroku. Naprawdę ciężko by było tu czegokolwiek się nabawić według nas. Da się zachować dystans siedząc w restauracji? Jakiś tam dystans się zachowuje, taki czy inny. Pamiętajmy też, że restauracja to nie jest miejsce, gdzie się przemieszczamy bardzo często. Raczej klienci restauracji po prostu siadają w jednym miejscu i tego miejsca nie opuszczają. Więc tutaj to jest zupełnie coś innego niż na przykład zachowanie klientów w sklepach, gdzie ludzie sobie chodzą między półkami, często w sporych skupiskach, gdzieś tam coś przeglądają, dotykają, macają i tak dalej. Na końcu trafiają do kasy w supermarkecie jakimś i tłoczą się w jednej kolejce, wchodząc sobie na plecy. Ja widzę dużą różnicę na niekorzyść tych marketów, tak szczerze panu powiem.
naprawdę, jeżeli chodzi o zachowanie jak takiej podstawy higieny. A to ja widzę tutaj, tak na zdrowy chłopski rozum, dużą przewagę na niekorzyść marketów w tym momencie. A mimo wszystko nie widzę, żeby w jakiś sposób ludzie, którzy pracują w marketach, przynajmniej w naszym mieście, w jakiś sposób, nie wiem, rotowali, czy brakowało ich, przynajmniej w tych marketach, do których my tam jeździmy. Rozumiem, że pan nie ma sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o ryzykowanie życiem i zdrowiem swoich klientów. No wie pan, ja przede wszystkim nie wiem, w jaki sposób ja mógłbym lepiej już moich klientów chronić, niż ich chronię teraz, to przede wszystkim. Nie myślę, żeby to, co my robimy, niosło jakiekolwiek ryzyko. I tak samo nie zmuszamy oczywiście nikogo, żeby odwiedzał naszą restaurację, tak jak żaden przedsiębiorca przecież tego nie robi. Tak? Wspomniał pan o tym, że pan niczym nie ryzykuje w tej chwili, a całkiem niedawno wicepremier Jarosław Gowin mówił o tym, że ci, którzy otwierają swoje restauracje, bary czy puby, nie dostaną pomocy, którą inni dostają. No, mogę powiedzieć to, że niespecjalnie mnie interesują słowa pana Gowina, ponieważ no, trudno tego człowieka, który zmienia zdanie naprawdę bardzo często, trudno jego słowa traktować jakkolwiek poważnie dla mnie. A nie martwi się pan, że pan nie dostanie pomocy rządowej? O, oczywiście, że się nie martwię. Pan założył, że sam sobie poradzi? Czy ja sobie kiedyś sam nie radziłem? To znaczy, czy kiedyś któryś przedsiębiorca żebrał o pomoc do państwa? Ja nie pamiętam takiego przypadku. Jak pan sądzi, jak będzie wyglądała polska gastronomia na przykład za rok? No, to będzie smutny widok. Już teraz przecież wiadomo, że wiele restauracji zamknęło się po prostu bezpowrotnie, tak? No, my mamy przykłady tu choćby w Cieszynie pizzerii, która była jak gdyby no, po sąsiedzku i tutaj żadnej pomocy nie było, bo to była pizzeria, która się otworzyła w czasie, który tam nie kwalifikował do pomocy, no ponieważ nie było czego z czym porównać. No, u nas tak zawsze funkcjonują jakimś cudem te ustawy, w których chodzi teraz o pomoc przedsiębiorcom, że jakoś bardzo dziwnie są dziurawe. Tak? Ja rozmawiam z ludźmi, którzy dzwonią do mnie, nie wiem, z całej Europy. I oni mówią, owszem, my też jesteśmy zamknięci, ale tu przecież każda firma dostaje za to pieniądze, no i tu ludzie mają za co żyć generalnie. Co więcej, oni tu przyjeżdżają do nas do restauracji i siedzą z nami po prostu, bo mówią, że no tak, ja mam zamkniętą restaurację w Anglii, ale ja tam dostaję pieniądze i ja sobie tu za te pieniądze mogę spokojnie siedzieć z wami. Chciałbym tak pozytywnie zakończyć naszą rozmowę. Czy restauracja u trzech braci za rok będzie działać? Będzie się dalej rozwijać? Jeżeli mamy zakończać pozytywnie, to jak najbardziej ja powiem w ten sposób. Ja mam nadzieję, że tak, ponieważ ostatnio się słucha no już takich skrajnych bredni, że ktoś tam namawia, rząd namawia samorządy do tego, żeby no, pozbawiał ludzi koncesji na sprzedaż alkoholu. No. Czy naprawdę ktośkolwiek myślący uwierzy, że wszyscy ci samorządowcy naprawdę lubią strzały we własne kolano i po prostu takie ruchy? No, przecież to wykańczanie w ten sposób firm na własnym terenie, które odprowadzają podatki do tych samorządów, to jest najbardziej idiotycznym pomysłem, na jaki można wpaść w ogóle kiedykolwiek. Ja mam nadzieję, że to się nie ziści, tak? I że generalnie nikt nie bierze nawet na poważnie takiej możliwości. Ale żeby tak naprawdę pozytywnie zakończyć naszą rozmowę, to powiem w ten sposób, że no my oczywiście planujemy działać i co więcej, planujemy się w dość szybkim czasie sklonować, czyli otworzymy następną restaurację najprawdopodobniej. Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Naszym gościem był pan Tomasz Kwiek, współwłaściciel restauracji u trzech braci w Cieszynie. Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu, dziękuję panu.